kazania. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Nie miara za gości, nadzieja za gości, nie miłość za gości w nas. Nie miara za gości, nadzieja za gości, nie miłość za gości w nas. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twojego tych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje święte tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. I modlitwa o czystość języka. Tobie, Panie, oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje zęby będą owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. In saecula saeculorum. Amen. Niech mi Panowie dołożą do pełna, do pieca znowu podciągną na 80. Może jak dołożą, to jest 70, to może nie podciągną, sami podejść. Dokładnie, dołóżcie do pełna. Nie otwieramy ćwiczek. Moi kochani, idziemy dalej w nasze rozważania. Omawiamy teraz punkt Kościół to sakramenty. W rozważaniu wstępnym słyszeliśmy, co Duch Święty mówił o potędze sakramentów. Przypominam, kto z żywych na ziemi nie korzysta z sakramentów świętych, nie dostanie się po śmierci zaraz do nieba. Więc dlatego dziś wam daję odpowiedź, kiedy się pytacie, umiera ktoś najbliższy, nie był w kościele, oddali mu sakramenty, Bogu niech będą dzięki. Będą mu znak, że ma nadzieję na niebo, ale po śmierci nigdy on do nieba nie pójdzie. Nie korzystał z życia sakramentalnego na ziemi, moi drodzy, ma niewesoły start w wieczność. Nasi ojcowie nie tylko się modlili od nagłej, a niespodziewanej śmierci. O co im schodziło? O sakrament namaszczenia, komunii świętej spowiedzi, by się mogli przygotować na śmierć. To jest największa kara, umrzeć nieprzygotowany. Pierwszym sakramentem, od którego wszystko zaczyna i bez którego nie istnieją pozostałe sakramenty, to sakrament Chrztu Świętego. Moc Chrztu Świętego wynika z dzieła, jakie przyjął na siebie mój Syn Zbawiciel. Jezus, wstępując do wód Jordanu, ukazał to, co miało się dokonać w sferze ducha. Mocą ofiary oczyścił dusze wstępujące do zdroju, którym on się zanurzył, a więc ci, którzy oddają sobie swoje grzechy, zostają ich pozbawieni właśnie w Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat, aby odebrać ludziom ich grzechy i unicestwić je mocą swojej niewinnie przelanej krwi. Wszystko, moi drodzy, dokonuje się przez Jezusa. Kto nie korzysta z tego skarbca łaski i nie obywa się w najdroższej krwi Zbawiciela, musi tego, jeśli był dobrym człowiekiem, nauczyć się na drugim brzegu, czyli w czystcu.
Prześwięty, wyjaśnia Matka Boża, jest więc owocem męki Jezusa Chrystusa. Dlatego szaleństwem jest to, że to trend jest w Niemczech, gdzie chce się odrzucić, moi drodzy, tajemnicę krzyża. Że tego nie było. Te współczesne trendy teologiczne całkowicie rozwalają wszelakie fundamenty, moi drodzy, naszej wiary, doprowadzając resztki tego, co zostawią, do zwykłej ideologii. To jest zwykła ideologia. Przeciwnicy Kościoła od dawna pracują nad ideologizacją wiary katolickiej. Jaka jedna z ideł? Wszystko wciągnąć w przestrzeń filozofii. Chrzest Święty jest więc pierwszym sakramentem nowego Kościoła, w którym człowiek zanurzony w Chrystusie odradza się mocą Jego zasługi i Jego wiary. Każdy chrzest jest otwarciem nieba dla człowieka i zesłaniem Ducha Świętego dla drogi, którą ma dojść na miejsce swego przeznaczenia. Chrzest odpuszcza grzechy i, moi drodzy, udziela Ducha Świętego na drogę, którą ma dojść człowiek na miejsce przeznaczenia. W momencie Chrztu Świętego człowiek otrzymuje wszystkie łaski potrzebne, aby doszedł do niebieskiej ojczyzny i gdyby nie grzeszył, od razu byłby zbawiony. Jest to oczywiste i proste do zrozumienia. Moi drodzy, biją dzwony, powstańcie. Otwieramy apel diakonowski. Kazanie nie jest częścią tak formalną, że nie można przerwać. Omawiamy intencje dzieła intronizacji Pana na Króla Polski. Jezu Królu Polski, Jezu Królu Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Jezu Królu Polski, Jezu Królu Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Jezu Królu Polski, Jezu Królu Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam. Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się w łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie. Racz brać z serca nasze zwiastowanie anielskie w cielnie Syna Twego poznali, przez Jego mękę krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tego Chrystusa Pana naszego, za naszych ukochanych i drogich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Moi kochani, dalej nasze rozważania. Więc przypominam, po chrzcie świętym, gdyby umarł, od razu idzie do nieba. Gdyby człowiek nie grzeszył, po chrzcie świętym byłby zaraz zbawiony. Jednak na grzech Bóg w swoim miłosierdziu ustanowił kolejne sakramenty, aby każdy grzesznik mógł dojść do zjednoczenia z Bogiem w Królestwie Niebieskim. Luther, odrzucając sakramenty, pociągnąwszy głowę Niemiec za sobą, moi drodzy, wszystkim zaoferował piekło. Każdy człowiek, który przyjmuje chrzest święty, zostaje włączony do boskiej rodziny i pozostaje dzieckiem Boga, mimo że popełnia grzech. Boska rodzina, tu w naszym orędziu Bóg to będzie tak nazywał, bo mistyczna natura Kościoła to Pan nazywa Kościół katolicki. Żeby o tym pamiętać, każdy, kto przyjmuje chrzest, jest włączony do boskiej rodziny. Jest to logiczne. Ale mistyczne ciało to jest Kościół Święty. Teolodzy próbują wciągnąć w te chrześcijaństwa, że mają troszkę prawdy i są mistycznym ciałem. Być Bożą rodziną. Takie cudowne rozróżnienie. I pozostaje dzieckiem Boga. Logiczne. Protestant, każdy chrześcijanin jest dzieckiem Boga. Mimo że popełnia grzech. Na skutek popełnionego grzechu traci jednak potężną obronę mojej łaski i niezależności wobec świata i złego. Popełniając grzech, tworzy niewidzialną nić, którą łączy się z ojcem zła. Ta nić z czasem oplatana kolejnymi nićmi grzechu tworzy rodzaj łańcucha trudnego do przerwania. W wyniku nieprzeciwdziałania tworzeniu się tego łańcucha, a więc poprzez uporczywe trwanie w grzechu, łańcuchy te mnożą się między duszą a złym, tworząc rodzaj pajęczyny, której szatan więzi duszę, pociągają za nici i łańcuchy i prowadzi jako marionetkę do śmierci wiecznej. Ku samozagładzie, aby ją unicestwić w łasce,
i na zawsze pozbawić wszelkie łaski, jaką otrzymał od prawdziwego Ojca Boga. Mówię, tu jest cała tajemnica, przepiękne to orędzie, co na 58 pokazująca, co się dzieje z nami, kiedy nie korzystamy, moi drodzy, z łaski, z sakramentów. Duża taka, choć poprzez chrzest należy do Boga, poprzez uczynki, w jakich świadomie zwraca się do Bogu, zostaje dzieckiem Szatana. To jest bardzo bolesne. Jego sprzymierzeńcem, a zamiast wolności dziecka Bożego zyskuje niewolę upadłego stworzenia, które samo nie mogąc uzyskać łaski, odbiera ją zazdrośnie wszelkiemu stworzeniu. Przyglądnijcie się. Hitleryzm wyrósł z tej próżni, którą zaoferował Niemcom protestant. Znaczy Luther. Więc Hitler nienawidził katolicyzmu. Papież przeszczep. Jakie to jest niebezpieczeństwo? Erzurum mit bremender sorge w 1936 roku za czytanie tej encykliki w Niemczech była kara śmierci. Obóz koncentracyjny. Kapłani ją przelewali sanctissimum pod korporale w tabernakulu. Każdy system, który łączy się z szatanem, nienawidzi Boga. I członkowie tego systemu stają się narzędziem, które nie mogąc uzyskać łaski, odbierają ją zazdrośnie wszelkiemu stworzeniu. Znajomy ksiądz siedzi w więzieniu, posądzono różne rzeczy. Dzieci drugi rok nie odprawiają przysięgę. Mówią o wolności, mówią o demokracji. Ta bitwa jest dzieci przerażająca. Człowiek zniewolony przez grzech staje się bezwolny i ślepy. Ilu naszych praojców, dziadów, sąsiadów wstąpiło do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w paru komunizm? Dzieci mówili, nie wiedzieli, nie, nie. Byli bezwolni i ślepi. Ilu dzisiaj popiera Unię Europejską? Kolejny szpon szatana jeszcze z górnej półki. Wszystko to bezwolne, dzieci ślepe. Pomyślcie, ile spustoszeń przyniósł komunizm na ziemi polskiej. Wcześniej hitleryzm. A ile teraz przyniesie Unia Europejska? Ile ten naród jeszcze jest w stanie wytrzymać? Bo choć zdaje mu się, że czyni, co chce i idzie, gdzie chce, czyni to, co chce szatan i idzie w stronę piekła. Jestem wolny, więc robię, co chcę i idę, gdzie chcę. Idziesz tam, gdzie szatan i w stronę piekła. Przerażające oszukanie człowieka żyjącego bez Boga, poza życiem sakramentalnym. Z każdym następnym czynem stawia kolejny krok na sodach potępienia. Te sody prowadzą tylko w dół, w ogień nieugaszony, z którego nie ma powrotu. Nie czyni tego sam, patrząc moment w płomienie, ale postępuje jak marionetka, pociągana za nici, za wodze, które dobrowolnie włożył im szatan. Dowód macie w polityce.
Świętej pamięci polityka oprawiali pseudogodów włoscy i osiągnął kilkanaście, będąc niczym w wymiarze społecznym, osiągał w wyborach po 20%. Obecny prezydent się był nikomu nieznany. Kiedy startował na arenę, miał różnicę do pana Komorowskiego 60%. I ci wygrał. Ten mechanizm pociągania jest perfekcyjny. Czyli mówi, że co chce i idzie, gdzie chce. Nie czyni to, co chce szatan i idzie w stronę piekła. Człowiek staje się marionetką, pociąganym za nici, za włodze, które dobrowolnie włożył w ręce szatana. Apokalipsa mówi, szatan da wam obraz, poprzez który będzie uwodził was. Dzisiejsza cywilizacja jest wypełnieniem tego największego nieszczęścia apokaliptycznego, że człowiek stał się przez dar telewizji bezwolny i dzieci ślepy. Nie widzi też ciemności i płomieni, ponieważ jego oczy są na uwięzi. Postępuje w stronę piekła, ogląda fikcję, jaką przed jego oczyma roztacza morderca. Będę zmuszony wam powiedzieć, że jedno kazanie patriotyczne na stulecie tak zwanej odzyskania niepodległości. Postawię wam tezę, że obchodzimy stulecie oddania nas w ręce Niemiec. 11 września, stulecie oddania nas w ręce Niemiec. Śmiały temat wykładu. Gdyby jak to pojmiecie, to zrozumiecie, dlaczego PO chciało sprzedać lasy Niemcom, PiS w ogóle też chciał sprzedać lasy Niemcom. Czyli coś nieprawdopodobnego, w jakich ciemnościach żyjemy. My dopiero obejdziemy niepodległość Polski za 2 lata. 15 sierpnia 1920 roku. To będzie nasza data niepodległości. To, cośmy w listopadzie przeżywali, to jest tylko oddanie hołdu Niemcom. Ale do tego wykładu się dopiero przygotowuję, czytam. Bo jestem zobowiązany, by wam otworzyć Polacy oczy. Dlatego to, co dzisiaj oglądacie w wymiarze polityki, to jest fikcja, jaką przed wami roztacza morderca Polski. To samo dotyczy życia wewnętrznego, życia wolności dzieci Bożych. To jest jedna wielka fikcja. Tym sposobem należąca dusza do Boga i wolna od świata staje się najnędzniejszą niewolnicą, bezwiedną ofiarą swego ducha, który sam upadłszy pełza po ziemi i wije się przed nią. Z wysokości nieba człowiek stacza się na dno piekła, tracąc wszelką łaskę dziecka Bożego. I to jest przerażające, jakie tłumy ludzi weszły w ten bezwolny i ślepy ruch w kierunku piekła.
przeciwnik podjął rozbrojenie Kościoła, wciągnął ludzi Kościoła w ten proces rozbrajania, wszystko ludzi przejął. Jakbym wam palnął wykład, skąd się wziął w Kościele homoseksualizm. Widzicie, to są przerażające rzeczy. Wszystko diabeł to perfekcyjnie przygotował. To jest wszystko przygotowane na ostateczną bitwę. Naprawdę żyjemy w czasach ostatecznych. Bóg jednak aż do końca pamięta o każdym ze swoich dzieci. Wzywa je, pociąga swym pragnieniem, zachęca, przypominając o swojej miłości i ofiarze duszy niewolnicy grzechu, krwawą ofiarę Syna, aby zanurzywszy w cierpieniu tego boskiego jedynaka, zyskała znów wolność i odzyskała życie. Tą ofiarą jest sakrament spowiedzi. Tu mam ciekawy materiał. Kazanie na uroczystość krwi Najświętszej 2019. Z innej perspektywy. Pani Agusia musi zapisywać takie rzeczy. Żeby... Tu teraz rozbudowuję szerzej, omawiając ten cykl kazań, podstawka, wymiana, że jesteście członkami antykościoła. Że wam podmieniono Jezusa. To nie jest Jezus, w którego wierzyli nasi ojcowie. To jest podstawka. Antykościół i antyjezus. Ta ofiara to sakrament spowiedzi, której Chrystus swoją krwią przecina więzy zła. Jego krew ma moc nad wszelkimi złami, przywraca godność upadłej duszy. Jej choroba zyskuje lekarza, a jej ścieżka przewodnika, który jest nieustraszony ratownik, schodzi po nią w najciemniejsze, najniebezpieczniejsze szczeliny zatracenia, aby stamtąd wydobyć ją na powierzchnię ku światu, ku życiu i ku powietrzu łaski. Przychodzi teraz ostatni tydzień Adwentu, woła do was. Korzystajcie z spowiedzi sakramentu świętego. Pozwólcie się odnaleźć przewodnikowi i lekarzowi. Przez miłość i zasłużenie dusza uzyskuje przebaczenie, na nowo witane jako dziecko Boże. Poprzez zwrócenie się ku Jezusowi zyskuje odpuszczenie win i otrzymuje zwrot wszystkiego, co otrzymała, a więc niewinność i niezależność od ciała. Dzieci muszą nienawidzić Kościół. Dla świata jest on nie do zniesienia jeszcze w obecnej etapie, kiedy uruchomiono, przyda się bicie odwrotnie, uruchomiono tę zasadę rób co chcesz, idź gdzie chcesz, bo jesteś wolny. Kiedy wkręcano wam wielką orkiestrę świąteczną, przewodowym hasłem było rób ta, co chce ta. Media, wszyscy to dzieci promowali, kapujecie? Jakbyś ich zaprosił, to by ci podali koszta na miliony. Setki tysięcy ludzi wciągnięty w wir. Pod płaszczykiem dobroci, humanitaryzmu, pieniądze na aparaturę, na biednych dzieci szła trucizna.
jestem wolny, robię co chcę i idę gdzie chcę. Wielu z was już doświadcza, że macie w swoich pokoikach zwierzątka, pukacie i dajecie mu na miejsce jeść. Lub są w takim stanie opłakania wnętrza, że dniami leżą w łóżku i nie mogą do siebie przyjść. Macie ogromne krzyże. Ta niewinność i niezależność to łaska uświęcająca. O tym, a później o Eucharystii, będę wam, moi drodzy, mówił dalej. A później będzie kolejny punkt. Kościół to łaska. A teraz już mija pół godziny, mówię amen.